ramach kampanii Złoty Wąs 2020 o męskim zdrowiu opowie urolog, doktor nauk medycznych Andrzej Przybyła. Na audycję zapraszają organizator kampanii Fundacja Forum Mężczyzn oraz główny partner akcji Magnolia Park. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim panów przed radioodbiornikami. Istotne rzeczy, które dotyczą mężczyzn najczęściej w wieku między 15 a 40 rokiem życia, to są jądra, a raczej nowotwory jąder. Nie jest to choroba częsta, dotyka między 2 a 5% mężczyzn młodych. Dlatego, że szczyt zachorowań na raka jądra to jest właśnie między 20 a 30 rokiem życia. Na szczęście terapia raka jądra jest bardzo efektywna. Jest to najlepiej uleczalny nowotwór na świecie, ale wszystko zależy od tego, żebyśmy jak najszybciej wykryli taki nowotwór. Dlatego niezwykle ważna jest samokontrola jąder. To jest podstawa. Każdy mężczyzna między 15 a 40 roku życia powinien łapać się za jajka. Powinno się sprawdzać jądra. Wystarczy raz w miesiącu w kąpieli. Dlaczego w kąpieli? Dlaczego na stojąco? Dlatego, że wtedy najbardziej rozluźniamy. Najbardziej rozluźniony jest tak zwany musculus cremaster, czyli mięsień dźwigacz jądra. Jeśli chodzi o samą samokontrolę, to nas interesują te kule. To, co jest obok nich i ewentualnie wyczujemy, to w prawie 100% przypadków nie będzie nic groźnego, bo to będą albo żylaki powrózka nasiennego, albo torbielki. W samokontroli chodzi o te same jądra. One mają być gładkie, to jest przede wszystkim, i w razie jakichkolwiek problemów, jakichkolwiek wątpliwości, powinniśmy udać się do urologa, zrobić USG i dać się zbadać. Wtedy będziemy na 100% wiedzieć, czy tam się coś złego dzieje, czy nie. Im szybciej wykryjemy raka jądra, tym bardziej minimalizujemy ewentualną chemioterapię. Niektóre nowotwory jąder, czy wcześniej wykryte, nie trzeba u nich dawać chemioterapii. Wystarczy, że to jądro usuniemy. Od razu uspokoję, że po tej operacji, czy po tym zabiegu, a nawet po chemioterapii, taki mężczyzna w dużej mierze pozostaje płodny i produkuje testosteron. Pamiętajcie o paru rzeczach, ja tylko kilka wymienię. Po pierwsze, warto jest nie pracować z laptopem na kolanach. Nie używać podgrzewania siedzeń w aucie, a jeśli już używacie zimą, to tylko naprawdę na chwilę włączyć, na minutę. Czujecie, że robi się w okolicy kroczowej już fajnie ciepło, proszę to wyłączyć, bo i tak w kabinie będziecie mieli zaraz ciepło, więc to jest niepotrzebne. Oczywiście nie nosimy telefonu komórkowego w przednich kieszeniach spodni, proszę tego naprawdę nie robić. Unikać sytuacji takiego szoku termicznego, czyli jak wysiadamy z auta, ciepło, zimno. Parę rzeczy dla rowerzystów. Rowerzyści, kierowcy zawodowi, motocykliści, proszę robić przerwy. A w przerwach robić serię zwykłych przysiadów. Dlaczego? Dlatego, że wtedy naprawdę wyjdzie nam to na zdrowie, to zminimalizuje skutki chronicznego, czyli takiego przewlekłego ucisku w okolicy kroczowej. Także panowie, łapiemy się za jajka, nie tylko od święta, nie tylko na Wielkanoc, raz w miesiącu w zupełności wystarcza, a dopiero po 40 chodzimy profilaktycznie do urologa. Zagłosuj na najlepszy wąs roku i zarejestruj siebie lub mężczyznę z Twojej rodziny na darmowe badania profilaktyczne do Centrum Medycznego Magnolia. Szczegóły na stronie www.złotywąs.pl.